Otrzymaliśmy go od pani Anieli, która żyje na emigracji, w której mieszkaniu od kilku miesięcy dzieją się dość dziwne rzeczy. Kobieta twierdzi, że może mieć to coś wspólnego z Janem Pawłem II, ze względu na to, że nagrała być może paranormalne zjawisko związane z różańcem, którego dotknął papież. Śnią jej się też dziwne rzeczy i w jej mieszkaniu dochodzi do tajemniczych zjawisk. Oczywiście dostaliśmy zgodę na przedstawienie listu i innych materiałów od pani Anieli na kanale. Oto list plus ciekawe nagranie i zdjęcia, które otrzymaliśmy. Dzień dobry, mam na imię Aniela. Nazwisko wolałabym zachować dla siebie, ale musiałam napisać do was, bo to co dzieje się u mnie w mieszkaniu zasługuje na poznanie przez świat. Jestem katoliczką od urodzenia. Zostałam ochrzczona i wychowana w bardzo wierzącej rodzinie i od zawsze przestrzegałam przykazań i chodziłam co niedzielę do kościoła. Moja mama zawsze mawiała, że wiara to największy skarb i największa wartość. Pamiętam, co działo się u mnie w domu, kiedy Jan Paweł II, czyli największy papież w historii, umarł. Wróciłam wtedy do domu rodzinnego na kilka dni, żeby razem z rodzicami przeżywać i pocieszać się w tak trudnych i bolesnych chwilach. Modliliśmy się wtedy do Maryi i Jezusa, żeby Jan Paweł II błogosławił nasz kraj i pomógł wszystkim Polakom przejść ten trudny czas. Cieszyłam się tylko, że zanim Karol Wojtyła odszedł do domu Boga, ja zdążyłam go zobaczyć, a nawet dotknąć. Było to jakieś 25 lat temu. Jan Paweł II dotknął mojej dłoni, w której miałam zaciśnięty mój ukochany różaniec z wysuniętym krzyżykiem, bo bardzo chciałam, żeby papież dotknął też tego różańca. Kiedy tak się stało, byłam niezwykle szczęśliwa i od tej pory nie rozstawałam się z nim nigdy. Kiedy tylko męczyły mnie koszmary i czułam, że diabeł podsuwa mi zło i piekielne myśli, wyciągałam różaniec. Zwłaszcza wtedy, gdy Jan Paweł II został oficjalnie świętym, a mój różaniec stał się relikwią polskiego papieża. Ten różaniec pozwolił mi stać się lepszym człowiekiem, a kiedy się na nim modliłam, widziałam uśmiechniętą twarz Karola Wojtyły, który zawsze otaczał ludzi nie tylko wiarą, ale też miłosierdziem i radością. Wracając jednak do sedna, to od kilku miesięcy w moim mieszkaniu dzieją się naprawdę tajemnicze rzeczy. Raz, kiedy zasypiałam, słyszałam męski głos, który mówił coś w jakimś niezrozumiałym dla mnie języku. To było dziwne uczucie, jakbym zapadała się głęboko pod ziemię i coś szeptało mi do ucha. Nie mogłam się ruszyć, ale jednocześnie czułam, jakby żołądek obrócił mi się na drugą stronę i miałam mdłości. Mam też cały czas wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. Nawet dziś, gdy myłam garnki, miałam wręcz przerażające poczucie strachu, żeby się obrócić, bo miałam wrażenie, że ktoś za mną stoi i gdy tylko się odwrócę, to on się na mnie rzuci. To jednak nie wszystko, bo nawet mój sąsiad widział coś dziwnego. Było to jakieś 3 tygodnie temu. Był u mnie na herbacie i oglądaliśmy nową książkę, którą zakupiłam na temat polskiego papieża. Kiedy wróciłam, zobaczyłam, że na jednej z ilustracji przedstawiającej polskiego papieża są łzy. Sąsiad twierdził, że one po prostu się pojawiły i bardzo mocno się przestraszył. Ja też byłam przerażona, zwłaszcza, że kilka dni później ujrzałam mężczyznę u mnie w salonie. Było ciemno, ale jestem pewna, że widziałam męską sylwetkę. Kiedy go ujrzałam, krzykłam i zemdlałam. Kiedy się obudziłam, już go nie było, a wszystkie drzwi były zamknięte i nic nie zginęło, więc nie mógł to być włamywacz. Coraz częściej mam też sny, w których widzę papieża, który chce mi coś powiedzieć, ale brzmi to jak jakiś bełkot. Nie rozumiem tych słów, jakby były w jakimś obcym języku. Wiem, że pewnie brzmi to jak jakieś wariactwo, ale to fakt. Tych bardzo dziwnych sytuacji jest w moim mieszkaniu pełno i kiedy komuś o tym mówiłam, niestety mi nie wierzył. Spotkałam się nawet z wyśmiewaniem mojej osoby i oskarżeniem mnie o problemy ze zdrowiem psychicznym. Moja córka delikatnie nawet mi powiedziała, że może powinnam poszukać pomocy u psychologa, ale ja po pierwsze nie wierzę w tych wszystkich psychiatrów, a po drugie mam już pomoc. Byłam nawet u księdza, ale on zaczął mnie uspokajać, że może to wszystko mi się przewidziało. Miałam wrażenie, że traktuje mnie jak jakąś głupią babę, która coś sobie uroiła i teraz chodzi i opowiada te głupoty ludziom. Wściekłam się więc i wyszłam z konfesjonału. Nikt mi nie wierzył i dlatego postanowiłam to udowodnić i kupiłam jeszcze jeden telefon komórkowy, żeby porozstawiać komórki w salonie i w mojej sypialni. Myślałam, że może uda mi się znowu nagrać tą ciemną postać albo choć jakiś głos. Jednak minął tydzień i nic. Żadnych dziwnych zjawisk.
i zaczynałam się bać, że może rzeczywiście coś ze mną jest nie tak. Szukałam już jakichś numerów do specjalistów od problemów psychicznych, bo byłam już prawie pewna, że dzieje się ze mną coś złego. Gdy jednak pewnego dnia weszłam do salonu, oniemiałam. Różaniec, czyli relikwia Jana Pawła II, który dotknął papież, poruszał się, jakby jakaś niewidzialna siła nim kierowała. Ktoś może by się wystraszył, ale ja już po tak długim czasie doświadczania tych dziwnych zjawisk nie byłam bojaźliwa, a wręcz zdesperowana, żeby nagrać coś udowadniającego moje słowa. Wyjęłam więc komórkę i nagrałam. To zjawisko nie trwało bardzo długo, ale najważniejsze, że udało się nagrać. Jestem bardzo podekscytowana. Proszę dajcie mi znać, co o tym sądzicie i oczywiście proszę o przedstawienie mojego listu i nagrania w waszym filmie. Ja na pewno wybiorę się z nim do księdza i do córki, żeby wreszcie mi uwierzyli i też coś doradzili. Ja myślę, że to wszystko ma jakiś związek z Janem Pawłem II, ale nie wiem na pewno. Przepowiednia Jezusa mówi o Polsce. Link do filmiku na ten temat w opisie. Ten obraz z pewnością stał się dla wielu osób ogromną nadzieją i przywrócił im wiarę w Boga i życie wieczne. Mowa o podobiznie Jana Pawła II, którą pewna para kupiła kilka lat temu w Mediolanie. Nie wiedzieli jednak wtedy, jak niezwykły okaże się ten z pozoru normalny obraz, który nie wyróżniał się niczym szczególnym. Pewnego dnia po przebudzeniu spostrzegli, że z oczu Ojca Świętego wydobywa się czerwona substancja, przypominająca krew. Nie chcieli jednak szukać żadnej sensacji i rozgłosu, więc trzymali wizerunek dalej u siebie, nie publikując w sieci jego zdjęć, czy nie wysyłając doniesień do gazet, choć byli ciekawi, czy nie mają do czynienia z prawdziwym, rzeczywistym cudem spowodowanym przez Jana Pawła II. W końcu jednak, nie z potrzeby sławy czy pieniędzy, ale chęci zrozumienia, czy papież nie próbuje przekazać jakiegoś znaku lub ważnej wiadomości, której przesłanie może pomóc światu, postanowili oddać obraz zaufanemu księdzu, który ma przekazać go do zbadania w Watykanie. Co ciekawe, para nie ujawniła swoich danych, co jeszcze bardziej przekonuje, że mogą nie być oni zwykłymi oszustami, a naprawdę zależy im na prawdzie i dobru dla innych ludzi. Jasnowidz miał wizję, to czeka Polskę w 2025 roku. Nie uwierzysz, link do filmiku na ten temat w opisie.